Witam was już w trzecim odcinku z serii Grindown i po wczytaniu gry nie jestem w tym samym miejscu, tylko cofnęło mnie do lokacji startowej, ale w sumie nic nie straciłem, bo udam się do skrzynki i odłożę przedmioty. Ale przynajmniej będę mieć naszyjniki z lidchów, których wcześniej nazywałem błędnie sitów. Widzę, że mam jakąś gwiazdkę tutaj. A dobra, już wziąłem questa od tej kobiety. A więc pora się teleportować. Tutaj. I pójdę do tych gości, u których wymienię naszyjniki sitów za jakiś tam pierścień. O, pieniek. Nie, skrzynka. Czy jakiś tabu. Mniejsza. Okej, oddam questa. Zobaczmy. No, całkiem niezłe według mnie. Sel. I lecę dalej. Ale trochę słabo, że właśnie po wejściu z powrotem do gry cofnęło mnie do lokacji startowej. Myślałem, że zacznę właśnie od tego obozu. Ale... cóż. Zardzewiała, to nie chcę. Ten mi daje do budowy ciała. A, wezmę tego. Chciałbym jeszcze zbadać dokładniej tą lokację. Mimo wszystko. O, coś dla mnie. Płonąca krew. Wampiryczny, zardzewiały karabin ognia. A wezmę tego. Gorszy od moich. I zobaczę to wejście do jaskini. Może będzie coś mniej ciekawego. A teraz zrobię sobie porównanie, jak biję na te dwa pistolety. Na sprzedaż. U.
No będę musiał zainwestować w budowę ciała dla tego pancerza. Myślę, że warto. Tu nie mogę zejść. Nie, no jednak. Jednak mi się wydaje, że mimo wszystko najlepiej mi idzie używając dwóch pistoletów, bo ten pierwszy pistolet, którego znalazłem w tym. Znalazłem. O! O, o, o! Ja to chcę. Kurde, znowu budowa ciała. No ten pistolet, który wypadł właśnie z tego, powiedzmy, jakby go ładnie nazwać, płyty z odzysku. No z tego gościa, co się pokłócił ze swoją kobietą i umarł. Znaczy umarł, popełnił samobójstwo, tak? Żeby nie zginąć od zombiaków. I jak do tej pory ten pistolet jest najlepszy. Plus jeszcze drugi. Ma tutaj dodatkowy efekt właśnie. Błyszczący szmaragd. Proszę go i skrzynka. Ej, no to ja to chcę. Fajne buty, ale ja ich nie założę, bo ja jednak wolę szybciej biegać. Ale fajny pistolet mi wypadł. No to teraz bezapelacyjnie będę dużo lepszy na dwóch pistoletach. No, także ten pistolet, co mi wypadł na początku, jest świetny właśnie przez tą kulę ognia, co jakiś czas wypada. Spaczona kaplica. Te szatańskie pomioty splugawiły tę kaplicę i musiałem najpierw rozwalić te. Poproszę. O! To nawet lepsze od tego. A jeżeli odbudowałem kaplicę, to oznacza, że... No, nie wziąłem sobie wcześniej grenadiera. A, rozumiem, o co chodzi. Nie, jest grenadier. A teraz już nie jest. Jako druga klasa. Okej, ale mniejsza. Ja bym chciał... A, wezmę sobie tylko żurawia. Da mi plus 15 budowy ciała oraz plus 15 duchowości. No, nie wiem, czy tego koniecznie potrzebuję, no ale cóż. Dobra. Ta tunika daje obrażenia od błyska... O, kurde. I fajny ten naszyjnik. Mogę nosić dwa? Gdzie on jest? A, dobra. Tutaj mam wyjście. Na razie nie chcę wyjść. Bo nie trafiłbym na tą skrzynkę. Ale fajne naramienniki trafiłem.
Znaczy nad jadem. Dobra. O kurde. Ja z tej jaskini wyjdę, no, z dwa razy potężniejszy. To jest jaskinia skarbów. Także, jeżeli będziecie grać w Grimdauna... to polecam wam wejść do tej lokacji. A dobra, wezmę na sel. Wrócę się jeszcze do tych... jak oni się nazywali pod Jocą frakcję? O, wrócę do tych wędrowców i im opylę te rzeczy, co wypadły. Dzień dobry. Chodźcie, szatańskie pomioty tu. Wszystko biorę. Aż poziom dostałem. To znaczy, że mogę założyć tę świetną zbroję? Tak. Dobra, zbroja jest. Tutaj jakaś fajna... to jakieś od porażenia, to mnie nie obchodzi. Od porażenia, obrażenia mnie nie obchodzą. Porównam z tym. Zostawię sobie na razie te, co mam. Zrobię sobie porządek. I idę. Wezmę na sela i idę do tych majstrów zobaczyć. Biorę wszystko. No nie powiem, jakby mi teraz wypadł jeszcze jakiś drugi pistolet, co ma właśnie obrażenia od ognia, to by było prześwietnie. Przesmerfastycznie, wręcz bym powiedział. Aż muszę wziąć łyka wody na to. I też nie wiem, czy aby ukończyć te poprzednie te zadania, czy nie muszę wejść na poprzednie lokacje, na których byłem. Ale najpierw sel. Dobra. Także dodam sobie punkty. O, myślę, że... a w tą pasywkę dam. Dobra. No, w sumie jadę na samych pasywkach. Jeżeli chodzi o tą umiejętność tutaj, którą mam pod jedynką, to ona jest na pierwszym poziomie i ja właściwie... o, nie mam przestrzału. Ja właściwie nie odczuwam jej działania. Ja no... no nic to w sumie nie robi. Na razie. Poproszę tą maść. No jeszcze tutaj zobaczę. Coś pominąłem mnie. Dobra, tym razem pójdę jednak w prawą stronę. O, tu będzie znajdźka. Muszę pamiętać o tym miejscu, żeby tam dojść.
Nawet mam już hajs na rozbudowę skrzynki w startowej lokacji. Dobra, tutaj bez sensu wlazłem. Coś tu się świeci. Boss. Chodź tu. Obok będzie kolejny. Monety. Racje żywnościowe. Ale wezmę na sprzedaż. Władczy nóż. Wezmę z niego wszystko. Skoro to z bossa, to może będzie coś warte. Co to, to, to? Jakaś różdżka z kości. Kolejny boss. Słaby coś jest. Ale się szybko regeneruje. Ale oddał mi kask, także cóż. O, na sprzedaż będzie. Jeju, jej brat zamienił się w to monstrum. Zresztą powinien to jeszcze wytłumaczyć ten list. Średnia ta historia, aż muszę wziąć się wody. Znaczy, nie mówię, że zła, tylko że smutna. Jednak była trochę smutna. Jak tu wejść? Chwila, chwila. Swoim wejściem. O, karabin. Ten karabin mnie interesuje. Muszę zobaczyć. Na sprzedaż.
Pewnie na niektóre rzeczy, na które tutaj narzekam, okazują się być dobre. Ale... Kultystyczny nóż ofiary. Biorę na sprzedaż. Dzień dobry. Dobra. Tu bym jeszcze luknął. Czy nie ma jakiejś znajdźki? Nie ma. No dobra. Ale są dla was za szybki. Nawet gdybyście byli w stanie zadawać mi jakieś obrażenia, to i takie są dla was za szybki. Dobra. Tu w lewo sobie pójdę, bo widzę, że jest tu jakieś przejście. Ale to już będzie przejście do innej lokacji zupełnie. Mocny był. Co my tu mamy? Dobra. Albo nie. Ale to sobie wezmę. To sobie wezmę. O! Fajny naszyjnik dostałem. Gdzie on jest? Halo? Ile skupienia? Mam. Dobra, nie. Mam. Plus 15 do biegłości, plus 4% budowy ciała. Dobra, dobra, fajny. To ja go chcę. Ten mi daje do duchowości i ten odnowienia energii. A ja gram na pasywkach, to tego nie chcę. Na razie gram na umiejętnościach pasywnych, no później się to zmieni. Będę do tego koniec końców zmuszony. Bo nie porównałem. Dobra. Znowu mam pełne eku. Muszę iść do tych gości tu. Ale to będzie nudny odcinek. No dobra.
też nie będę grał specjalnie pod publikę, gram w tą grę, no wcześniej grałem 2 godziny, to właściwie w tej lokacji to jestem pierwszy raz, to nie będę grał specjalnie pod publikę. Też chciałbym sobie pograć w to. Dobra, to lecimy. O! Ot. Dawać hajs za niego. To lecę. Teraz się udam całkowicie w prawą stronę. Skrzynka nie do otworzenia. Dobra, teraz coś się tak nie będę bawić w zbieranie tych przedmiotów. Bo muszę potem biegać i to sprzedawać. A to jest dla mnie męczące. Ale te płyty z odzysku to chyba będą do produkcji jakiejś zbroi dla tanka. Ja nie gram tankiem, ale dobra. Jak w późniejszym etapie gry się okaże, że są niepotrzebne, to je sprzedam. O kurde. Dobra, wchodzę. A wezmę go i skrzynkę też otworzę i okradnę. A to jest jakiś dungeon. Tu jest jakiś dungeon. Gdzie to pismo? Tak, zbierz od byle kogo, nawet od swoich, byle żeby zdobyć, aż muszę wziąć łyka wody. Dzicz. Co za dzicz to jest? Chodź tu, dzikusie. Słaby. Ale tu pisze doskonała. To może być droga. Dobra. Zakrzywiona. To nie chcę. Ej, a jak to? A ty jeszcze dychasz tu ostatkiem sił. Co się stanie, jak wejdę w to kółeczko? Nic. Czekaj, najpierw okradnę twojego już nieżyjącego kolegę. No i teraz możemy porozmawiać.
Boli mnie to, że on tutaj. No, żywcem wykroili z niego organy, a teraz tutaj leży i tak umrze. No, trochę mnie to boli, no ale co zrobię? Gra na nic mi nie pozwala więcej. Szkoda. Nie mogę wejść na tą łódkę i popłynąć wzdłuż tej rzeki? No dobra. Nie da, to się nie da. Co za dzikusy były. Stoję jak na broni. Masakra. A, wpadła kula ognia. O, on się kapnął, o co chodzi? Nie. Halo? No, dajcie człowiekowi spokojnie podnieść. Śmietnik. Kolejny śmietnik. A to? Ale to jest coś dobrego i to bym musiał sobie założyć, ale co jest gorsze tutaj? No dobra, to sobie wezmę. Wymieniając tamtą kryształ. Szczelina kolejna, super. A więc... A więc to tyle w dzisiejszym odcinku. A w następnym udamy się tutaj do kolejnej lokacji. Także do usłyszenia i zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka.